Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Death Stranding. Powiem wam, zdarzyła się poza nagraniem dość interesująca rzecz, kiedy zbierałem kryształy chiralne. Bo musiałem naprawiać trochę dróg, bo się dość mocno zepsuły. Zużyłem, no, wszystkie kryształy, zacząłem je zbierać na nowo, aż... aż stanęło na takiej ich ilości. Już wam pokazuję, zaraz to będzie wyżej. Gdzie one są? A czekaj, to nie tutaj. Kurde. Tu musimy chyba wejść w tego, ale... No okazało się, że mam równe 2137 kryształów chiralnych. No także beka. Od kiedy to zebrałem, to nie ruszałem tego, żeby wam pokazać, że faktycznie tak mam, nie? No ale cóż, no, unlucky. Niestety, mam pecha, jeśli o to chodzi. Ale dobra. Co jeszcze? A tak, przyszedłem już do alpinisty, żeby zrobić u niego jedną rzecz mu dostarczyć, jakąś czasówkę. Powiem wam tak, dostarczenie tego. To jest jakieś dostarczenie od lekarza do niego paliw. Kto na to wpadł, nie mam pojęcia, nie? Ale jest skończonym idiotą. Jak widzicie, ma też trochę więcej przepustowości chiralnej, bo podbiłem sobie... Dobra, w sumie a propos Nestora. Otóż okazało się, że... Niestety, ale Nestor nie żyje. I nie mam bladego pojęcia, jak to się stało. Bo chodziłem do niego w miarę często, ale... W sensie, nie wiem, czy to jest oskryptowane i on finalnie tak czy siak umiera, czy po prostu jakbym do niego chodził częściej, to on by jednak żył dalej. Nie mam pojęcia, nie? Tutaj, a to jest coś przewodnego. Ale co jest zabawne, dalej da się do niego dostarczać paczki. Tylko jakby mamy, tak jak mamy tą pizzę, jak dostarczamy, to jest po prostu wyświetlanie oceny tego, co nie? Oceny kuriera. A potem pojawia się hologram wynurzonego, którym jest Nestor. No, tak mi się bynajmniej wydaje. No i to jest troszeczkę, trochę dziwne, a trochę wręcz zaskakujące. Jak widzicie, mam też trochę więcej worka z krwią, bo mam 563, nie tylko 500. To dlatego, że nasz kolega lekarz, kiedy pokazał swoją wdzięczność, daje nam tak zwane pojemne worki z krwią, gdzie każdy ma 1 litr pojemność, ma 1 litr krwi, a nie tylko pół jak zwykły worek. Więc sobie od razu praktycznie wyrzuciłem dwa, które miałem, no bo stwierdziłem, że po co mam to tak nosić. U fotografki sobie podbiłem 5 poziom, u alpinisty też, ale nie wiem, czy to już nie mówiłem w poprzednim odcinku. Jeśli nie, to mówię teraz. No i w centrum dystrybucji podbiłem sobie 5 poziom i dostałem właśnie, mamy tego questu alpinisty. Niestety, właśnie wracając do tego, co chciałem też powiedzieć, kiedy dostarczyłem mu to zadanie, te paliwo całe, no to niestety odpalił się jego dialog, w którym mówi on, że mamy do jakiejś spirytualistki, jakoś tak, nie wiem. No, on, nie wiem, że o tym mówiłem, on nam daje takie chiralne zaczepy na linkę, tak jak już mamy. Mamy już chiralną drabinkę, chiralny zaczep linowy, który mam, tak, mam przy sobie. Też, kurde, jest ten. Też jest, kurde, dość mocno rozwinięty. Mam też, jak widzicie, pełno hematogranatów i są to wszystkie te hematogranaty robione na zamówienie. Wyrzutnia spoiwa, kolejna. No i strzelba na drugim poziomie do tłumienia zamieszek, czyli właśnie z gumowymi i hematonabojami, które się przydają po prostu na terrorystów i mułów. Ale akurat z nimi w tym miejscu problemów raczej mieć nie będę. Tak więc przyjmijmy sobie to zlecenie dla Sama, które wykonamy. Spirytystka, okej, okay, spirytystka, ale ona jest właśnie zaraz tutaj obok. Jestem ciekaw, czy to już jest to zlecenie, które pozwoli mi wrócić sobie do Eudeka. Bo tam jak się skończy... Oho, kto dzwoni? Sam. Jest tak samo jak w Węźle Południowym. Cyklon wypełniony taką ilością chiralium, że brakuje skali. Wolno, ale systematycznie zbliża się do węzła górskiego. Tak mi się przynajmniej zdaje, choć tego nie widzę, nie gołym okiem. Dane nie kłamią. To samo zjawisko, przez które trafiłeś do strefy wojny. Jak to? Ale przecież... Cupid radzi sobie z większością skoków, ale nie spodziewaliśmy się kolejnej superkomórki.
kolejnej? Mówię, że wcześniej było tak samo. Mama, to ty? Masz mnie. Minęło trochę czasu. Choć nie do końca. Maningen, Lokne. Jesteśmy jednością. Jedno ciało, jeden umysł, jedność. Rozróżnianie nas nie ma sensu. Nie tutaj. Wszyscy jesteśmy połączeni. Pamiętaj. Zlecenie przydzielone. Okej. Użycie broni dozwolone. Dobra, jakie mam egzoszkielet teraz na sobie? Muszę zobaczyć. Ty, to ta kategoria. Tutaj. Mam jaki? Szybkościowy. Nie, nie, ja chcę egzoszkielet terenowy. Bo on się teraz przyda o wiele bardziej. No i? No. Spokojnie. I teraz tak, my się mamy dostać w tamtym kierunku. Zaznaczmy to sobie, żeby było lepsze dojście. No i na start przeniesiemy się tyrolką, która już tam jest przez kogoś ustawiona. No, dobra. Dobra, muszę trochę też ciszyć, bo mam wrażenie, że jest za głośno. Także let's go na samą górę. Uważaj na znikomą widoczność. No dzięki, stary, naprawdę. W punkt żeś to powiedział. Jak ja już jestem w środku pieprzonej burzy śnieżnej, to ty mi gadasz, kurde, o znikomej widoczności. O, no cudownie. Dobra, ale od czego ma się zaczepy? Jest za mało miejsca. O, dobra. Troszkę. Tak. Super. No i teraz sobie bardzo bezpiecznie zejdziemy. Nic się nam nie stało. Żałuję, że nie mogę przytrzymać X-a i tak, wiecie, powolutku sobie po prostu zejść, nie? Bo jak ja puszczę, jak ja to wcisnę, to ja po prostu zeskoczę w dół, nie? 30 metrów i zginę na miejscu. Dobra, 15 metrów w tym przypadku, no ale styl, nie? Jest to dość duża wysokość, nie? Jeśli chodzi o spadek. Jeszcze właśnie, miałem wam pocztę pokazać, o tym zapomniałem. Dobra, od samego początku, tutaj. Sami miałam rację co do aparatu, podobno moje zdjęcia są niesamowite. Malunki wielorybów i delfinów, które odkryłam w tamtych jaskiniach, mogły nawet zostać stworzone przez Neandertalczyków. A to jest to, co nam pokazywał Hartman, dobra. Tutaj Charles Hunt, to nam chyba też pokazał. Tym razem w pobliżu spalarni. Okej, ale której? Tej, czy... A może tak, bo to jest ten, no to gdzie indziej mógł to zobaczyć. Dobra. Langdon, byłem na plaży. A to jest chyba ten, dla którego dawaliśmy te. To jest chyba ten, dla którego ogarnialiśmy krew, nie? Tą czasówkę. Sam, gdybyś nie pojawił się z tą krwią, byłoby już po mnie. Pamiętam, jak leżałem na noszach, a kumpel wołał moje imię. Słyszałem go, choć pewnie byłem nieprzytomny. A potem patrzyłem na siebie z góry. Nikt mnie chyba nie widział. Nagle sufit rozbłysnął światłem. Było tak jasne, że musiałem zamknąć oczy i czułem, jak mnie wciąga. Szybując w górę, usłyszałem szum fal rozbijających się o brzeg, a gdy otworzyłem oczy, byłem nad morzem, całkiem sam. Nie wiem, ile czasu tam spędziłem, mam wrażenie, że minęły lata, a jednocześnie, że dopiero co tam się pojawiłem. Potem usłyszałem głos, więc ruszyłem w jego kierunku, ponurzyłem za nim aż pod falę. Nagle coś złapało mnie za nogę i mocno pociągnęło. Wtedy się obudziłem, a kumel krzyczał, żyję, żyję! Przeniosłem się na plażę i wróciłem. Co by było, gdybym tam został? No, zginąłbyś, chłopie, no pomyśl! Inżynier medyczny. A, to jest ta od tego. Od lekarza. To jest ta żonka. Okej. Okay. Tutaj lekarz. Coś o sieci. Też lekarz. Więzi pozwalają nam przetrwać. Dobra. O, właśnie. Większe worki, więcej krwi. Wypróbowałeś ten pojemny worek z krwią ode mnie sam? Naprawdę myślę, że ci się przyda. Szkoda, że nie da się ich drukować, kiedy mi się spodoba, ale po prostu nie jest to w tej chwili możliwe. Zwykłe materiały tu nie wystarczą. Konieczne jest hiralium. Maszyna do ich wytwarzania jest też dość specyficzna i nieporęczna, więc powtórzenie tego procesu gdziekolwiek indziej nie wchodzi w rachubę. Będę oczywiście dalej dbać
badać tę sprawę, a tymczasem będziesz musiał tworzyć je tutaj. Przykro mi, Sam. Pamiętaj jednak, że by tu w sobie ci wziąć kilka, kiedy znajdziesz chwilę, mogą ratować ci życie. Stary, gdybym ja mógł tworzyć u ciebie lepsze worki, to bym tam przychodził tylko i wyłącznie po to, nawet bez przesyłek. Ale że niestety ty mi te worki dajesz tylko wtedy, kiedy ja dla ciebie ileś paczek przyniosę, no to jestem trochę skazany, aby kilka razy do ciebie przyjść z paczkami. Nawet jeśli już jakieś zlecenie do ciebie wykonałem. Robotyczka, czy ludzie są tacy ważni? Tutaj dla was. Alpinista a propos zaczepu. To już nie będę akurat czytał, to jest dla was. Matka fotografki. Też dla was. No i tutaj cztery, które się... Znaczy jedna, która się pojawiła dzisiaj, a trzy, które poza nagraniem się pojawiły, czyli... Kronika kurierska Hamahury numer 1 o kolekcjonera. Tego mam prawie piąty level. I u niego jeszcze wbiłem level. O, to jeszcze miałem wam pokazać. Wbiłem u niego czwarty level i dostałem tą lepszą pokrywę, którą pewnie już zdążyliście zauważyć. Bo jeżeli nie jest srebrna, to taka złotawa albo hiralowa. Ciężko mi stwierdzić w sumie, co to jest za materiał. Czy to jest pozłacane, czy hiralowane. Tutaj wiadomość od Nestora. No i właśnie to. Ale nie, popatrzcie, bo tu jest. Dziś biorę ostatnią dawkę. Żyłem wystarczająco długo. Czyli to chyba nie, czyli to jest chyba skryptowane. Nieważne, ile razy do niego szedł. On jakby w końcu sam by chyba stwierdził, że już przestaje to brać. Tutaj inżynier o Nestorze. No i alpinista. Hej Sam, mam nadzieję, że mail do ciebie dotrze. Jakiś czas temu pogorszyła się pogoda. Mamy teraz wyłącznie mgłę przed oczami. Tutaj na górze jest zerowa widoczność. Mam nadzieję, że ciebie to ominęło. Jeśli nie jest za późno, to sugeruję, żebyś często sprawdzał prognozę pogody i unikał prognozy i takiej pogody unikał. Ograniczona widoczność to nie jedyny problem w tego typu warunkach. Tracisz w niej orientację w przestrzeni i nie potrafisz ocenić odległości. Słuchaj, czasem nawet nie wiesz, gdzie jest góra, a gdzie dół. Można się przerazić, ale ze swoim sprzętem nie będziesz całkiem bezradny. Możesz użyć mapy do wyznaczania trasy do celu, która będzie widoczna za każdym razem, gdy sprawdzisz okolicę pod kątem skanera ładunku. Nawet jeśli dosłownie nic nie widać. Jak się zgubisz, przejdź w tryb kompasu, żeby sprawdzić, dokąd idziesz. W ten sposób przynajmniej nie stracisz celu z oczu. A co najważniejsze, nie panikuj. Łatwo stracić głowę, gdy wszędzie wokół masz dokładnie to samo, ale jeśli zachowasz spokój, prawdopodobnie nic ci się nie stanie. Powodzenia, Sam. Boże, ja nie wiem, kiedy Sam tak naprawdę panikuje. Ja go jeszcze nie widziałem w stanie, w którym mógłbym zaznaczyć jako panikę. Bo jakby widać go było w stanie, gdzie jest, powiedzmy, trochę zlękniony, kiedy na przykład ta jego matka chciała go, wiecie, tak go... No, prawie, że go... No po prostu go dotykała, nie? Bo nie wiem, czy mogę jak to jako przytulas nazwać. No, dotykało go po prostu, a wiadomo, Sam jako hafop, no, dotykany lub być nie lubi. A co za tym idzie? No boi się po prostu takiego dotyku. Cześć tutaj. No, dawaj, wyżej. No, jeszcze. Okej. O. Aha, tutaj było takie lepsze wejście, to idę przez góry. Dobra. No okej, dotarliśmy i co najlepsze, nie uszkodziłem w ogóle ładunku. To wiadomo, stan pojemników nie jest aż tak ważny. Dobra, koleżanko, weź, bądź tak miła i tak ci się do sieci od razu, okej? Okay. Proszę. I 20 minut minął tak z dupy. XD. Aż ta monsterka otworzę, nie? Jak Sam może, to ja też. Sam Bridges, czekałam na ciebie. Wiele o tobie słyszałam. Ten odcisk dłoni, choć osobiście wolę słowo wzór, jest bezcennym tropem. Powstał na długo przed czasami dominacji człowieka. Zamierzam określić jego wiek i odkryć przyczynę wdarcia. A gdy to zrobię, kosmos nie będzie miał przed nami żadnych tajemnic. Czy wiedziałeś, że w zamierzchłych czasach ta góra była piramidą? Serio? Nie ma miejsca bliższego plaży niż to. Niewyczerpane źródło nieopisanej mocy. Myślałeś, że jak działa ta wasza sieć chiralna? Ale zbaczam z tematu. Pokaż mi wzór. Dziękuję. Jest w świetnym stanie. Piramida w Stanach, co? Trochę ciężko w to uwierzyć.
I koleżanko, nie w świetnym, tylko w idealnym. Kurde, prawie trzeci level, niewiara. Dobra, ale jeśli nie, bynajmniej będzie w sieci, to jest tego jestem pewny. No dobrze, podłącz mnie do sieci chiralnej. Okej, okay, w samej sieci jest. A czy chcę od razu wejść do UCA? Zobaczmy. Czy będą te rozmowy? Będą! Essa! Dobra, no to od razu jesteśmy w UCA. No w sumie to jest, to jej to akurat bardziej na rękę, nie? Bo będzie mogła na przykład z Hartmanem sobie pogadać na temat tych jej wyników i tak dalej. Bo jak to określił nasz kolega, człowiek szklana pułapka, plaże to jest dość niezły chomik Hartmana, nie? Zobaczmy, są to jakieś te? Jest strażnica, widzę. Są jakieś drabajny. No nie, serio, nikt nie pomyślał o tym, żeby dać tu gdzieś Tyrolkę? No wysypaj jaja za mnie robicie. Teraz będę w stanie określić bieg wzoru. Jak tylko będę miała wyniki, przekażę je tobie i reszcie Bridgesów. Dobrze się spisałeś, Sam. Jeśli znajdziesz coś jeszcze, wiesz, do kogo to zanieść. Będę czekać. Powinieneś to wziąć. Na pewno przyda ci się w drodze. O, coś na... zamiast tego wiatraczka. Teraz mam taki talizman pogodowy, który dostałem. Jak wbiłem sobie coś na farmie temporalnej. Miłosny węzeł. Okej. Okay. Do zobaczenia, przyjacielu. Udało się, Sam. ED-28 jest w świetnej formie. Żadnych śladów utrzymujących się więzi czy tęsknoty za domem. Może stracił pamięć. Musisz go już tylko podłączyć i możecie śmigać. Chciałem ci go szybko zwrócić, ale... Jakie ale? Nie chcę. To znaczy chcę, ale to nieco bardziej skomplikowane. Co? Mamy problem. Może słyszałeś o superkomórce burzowej, która sunie na węzeł górski. Opuściłem placówkę, żeby przeprowadzić z EUD dodatkowe testy. I teraz nie mogę już wrócić. Kojarzysz chatę na zboczu na północny wschód od węzła górskiego? Spotkajmy się tam. Dobra, aha, gdzie to jest tak konkretniej? O! Okej, okay. Dość blisko. Nowe zlecenie. Więcej informacji. Dobra, przeglądnijmy na szybko zlecenia. Co my tu mamy? Do stacji na północ od górskiego. Do alpinisty z powrotem. Do cosplayerki. Do centrum dystrybucji. I do węzła górskiego. Z czego to jest czasówką. Dobra, podziękuję. Ale na pewno chcę stworzyć assemblery. Tylko właśnie ile? Może na wszelki wypadek tak ze... A, dobra, mogę tylko dwa stworzyć, mam tyle materiałów. No, bynajmniej kryształów. Zresztą w sumie to jest akurat pikuś, bo kryształy to je mogę sam za chwilę dać, nie? Dobra i... A, w sumie ten aerobagażnik finalnie zrobiłem, a nawet go nie potrzebowałem. Więc też je popisałem. No, ale w sumie to nie jest takie złe, bo mogę teraz to przetworzyć... Nie odebrać, chcę przetworzyć. I tak, bagażnik jej dajemy tutaj, bo mi się nie przyda. Wyrzutnia spoiwa. W sumie, jeśli zbliża się komórka, no to spoiwo raczej nie będzie mi potrzebne, a prędzej strzelba, więc dobra. Więc to niech zostanie. Drabina chiralna wykonana na zamówienie. No, to lepiej niech zostanie z nami. Assemblery za chwilę wykorzystamy. Exosuit ma tylko pojemnik uszkodzony, więc się nie ma co martwić. Zresztą mogę go przetworzyć, zaraz sobie stworzyć nówkę sztukę. Rękawice też, więc dobrze. A, chiralny zaczep zostaje, cała reszta też zostaje. No i kurde, te kryształy. Aż mnie boli, że muszę to zrobić, nie? Kurde. Aż mnie boli, że muszę to zrobić. Dobra, przekazane materiały. Dobra.
I teraz stwórz sprzęt. I dwa sendery stworzone. To jeszcze... W sumie, właśnie, pancerz się też przyda. Jeśli trafimy znowu na... się znowu nas dopadnie ta komórka i trafimy znowu na jakąś plażę, gdzie będzie sporo strzelem, no to pancerz na pewno się przyda. Więc dobra, egzoszkielet... szybkościowy... To jest terenowy, tutaj szybkościowy. A, i to tyle w sumie, jeśli chodzi o zużycie w ogóle, bo już praktycznie z ceramiki wyteguję całą. No dobra. Mi to tam pasuje. Dobra, teraz rozmieśćmy to. Okej, okay, no nie w taki sposób to się miało rozmieścić, no ale dobra. Dobra, moment. Raz, dwa, trzy, cztery. Naplery. I teraz to będę... Chociaż, dobra, moment. Może jak teraz dam automatyczne rozłożenie, to się to lepiej poustawia. Nie, dalej tak samo beznadziejnie. Dobra. Czym ja te pancerze muszę zawsze ustawiać sam? To mnie trochę irytuje. Dobra. No i pyk. Błagam sobie tak naprawdę wziąć sobie te słabsze pancerze, ale... Chyba lepiej było wykorzystać tak. Mamy generator. Zobaczmy. Czy tu jest gdzieś Tyrolka? Tu jest Tyrolka. Spoko. Taki alpinista. Ładnie! Syn mi się urodził, jak miło. No, jeszcze walnij mi tu burzą, pewnie. Chociaż kto wie, może to jest ta burza, o której wspominali wcześniej nasi ziomeczkowie. Okej, okay, mogę tu ją postawić, świetnie. Budujemy. Chociaż, dobra, może tam się Tyrolką po prostu przesunę, będzie lepiej. Tak myślę. Oho! Proszę, proszę, to jest to samo, co nas wciągnęło przy węźle i to jest chyba nad tym... Czy to jest tam, gdzie my mamy iść? No, może nie jest do końca miejscu, ale się powoli tam przesuwa. Ja pierdolę. Nie no, my jak nie wiem, jak trafimy znowu na to jakieś pole bitwy. Jezu, ej, ale powiem wam, że gdybym ja nie mam pewności, nie, co do tego, co jest na mojej drodze, ja bym się bał wejść na coś takiego. Przecież patrzcie, z jaką prędkością w ogóle musimy zasuwać, nie? Przecież walnąć nogą o taki lekko wystający kamień, czy kawałek skały. Ała! To musi włączyć momentalnie, nie? Nie wmówicie mi, że noga po czymś takim by jeszcze była w cudzysłowie zdatna do użytku. To mam pytanie, to jest jakiś co, jego domek, nie wiem, letniskowy? Co on tu robi w ogóle? Patrz, to się przesuwa coraz bliżej tego. Zaś to nas wciągnie, jak nie tylko nas, to jeszcze jego przy okazji. Jakoś że będę... O kurde! Wow! Ej, no trafiłem z tym do mnie! Nie no! Chyba... O ty, ej, wait! Czekaj, chyba że to tylko jego teraz wciągnęło! Ale nie wiem, coś mi się nie chce wierzyć. Eudemos między światami. Okej, okay, let's go. Bo teraz nie kończę odcinka, nie ma bata. Lecę z tym do końca. Chociaż kurde, trochę się waham, nie? Ale najwyżej mam wytnę po prostu dojście do tego miejsca. No, znowu na tej plaży jesteśmy. Okej, okay, jest Deadman. Tylko, że pewnie jak on jest tu, to my jesteśmy gdzieś w cholerę indziej. Stary, weź ty się może lepiej schowaj, co?
kurwa, co? Ja pierdolę, jakie to jest obrzydliwe! Jezus, kto na to wpadł, żeby taki czołg zaprojektować? Patrzcie! Odradek nie... czy Odradek? Eudek nie otworzył oczu! Czyli... co? Chyba, że... okej, jedno otworzył. Jedno otworzył. Ale jakby nie było takiego połączenia, jakie było z nami, nie? Nie było takiego momentalnego połączenia. O co Kaman? Dawaj, Cliff, wychodź. Dobrze wiem, że tu jesteś. Jak są oni, to ty też tu musisz być. Teraz uwaga, przyjdzie za nimi, czy wynurzy się z tej smoły? Jak ostatnio. Za nimi, okej, okay, za nimi. Już widać te... takie alapem powinny. Gdyby są z nim połączeni. Deadman, jeśli to jest dokładnie to samo miejsce, w którym ty byłeś przed chwilą, to weź się pieprzaj. Jak u Eudeka. Oho, czy to oznacza, że on go wyczuł? Pamiętacie, on chce Eudeka nam zgarnąć. Clifford teraz się nazywa epizod. Myślałem przez chwilę, że może jego nazwisko będzie podane, ale nie, bo zdrobnienie imienia i teraz pełne. Clifford. Ciekawe, jaką ma na nazwisko w takim razie. Dobra, i pytanie za 100 punktów. Czy ja mam te strzelby dalej przy sobie, czy znasz, to się gdzieś rozjebało w 20 kierunkach tej plaży? Sam! Deadman. Dodzwoniłem się. Gdzie jesteś? Nie wiem. Widzę czołgi i żołnierzy. Ja też, pion. Motory muszą mieć ze 100 lat. Stawiam na okres II wojny światowej. Widziałeś ich dowódcę? Nie. Czy to nie o nim nam mówiłeś? O tym urodzonym dupku, który czyhał na Eudeka? To nasz bilet powrotny, co? Mnie nie pytaj. To dopiero mój drugi raz. I bez Eudeka trudno będzie go znaleźć. Na szczęście czeka tu na ciebie Eude w idealnym stanie. Gdzie się spotkamy? Widzisz coś nietypowego w pobliżu? Jestem w kanałach. Chwila. Widzę przez dziurę wieżę. Kwadratową wieżę. Tuż nade mną. Dobra. Znajdę ją i poszukam kanałów. Możesz tam poczekać? Pewnie. Ani drgnę. Możliwe, że nie będziesz miał wyjścia. Co? Tamten dupek nie chciał mnie, tylko Eudeka. Ach, kurwa! No, jeśli kogoś szuka, to właśnie ciebie. O nie! Pośpiesz się sam! Nie panikuj, już idę. I nie podłączaj Eudeka. Ściągniesz go na siebie.
Cholera! Co ja mówię? Nie znosisz ich. Zrobiłem to ze strachu! Rozłącz się. Szybko! Zrobione! Chroń Eudeka. Jak? Co niby mam zrobić, jeśli przyjdzie tu z żołnierzami? Bić się? Jeśli będę musiał wybrać swoje życie albo Eude... Nie będziesz musiał. Bez odbioru. Sam. Nie jest łatwo żyć jak ja. Bez żony, dzieci, przyjaciół. Ukojenia i towarzystwa. Szukałem przy zmarłych. Dzisiaj prawie w 70% składam się z ich organów. Co, ale kurwa? Tobie przejrzałem na oczy. Jesteś wyjątkowy, Sam. Że ja kurwa... Przepraszam, kurwa, co? Co? Moment. Czy on mi próbuje powiedzieć, że on ze zmarłych sobie wycinał kawałki i tak sobie przedłużał życie? Czy on właśnie powiedział, że jest ich kurwa pierdolonym potworem Frankensteina? Bo ja serio nie wiem, jak to teraz zrozumieć. Ja pierdolę. Dobra, rękawice. Oczywiście bez pancerza jestem. Mam strzelbę chociaż? Mam hematogranaty, nic więcej. Zajebiście. W sumie ciekawe, czy na nich działa. Dobra, pancerz, co? Eksosut. Okej. Dobra, mam na wszelki... Nie, nie, na wszelki wypadek może wezmę sobie te grawitacyjne teraz. Bo one mi się przydadzą bardziej. Chodźcie do mnie, chodźcie. Chłopaj, to izbijajcie. Spróbujmy teraz to poustawiać. Czy teraz pancerz poleci tam, gdzie bym chciał, że poleciał? No prawie, prawie. Więc dobra, kombinezon. Zamieniamy jedno. I zamieniamy drugie. Mamy pancerz razy 4. Na szczęście worki z krwią od razu poleciały tam, gdzie być powinny. Dobrego. Teraz proszę mi powiedzieć, gdzie jest moja strzelba. YOLO. Chociaż, czekaj, w sumie zmienię też sobie egzosuta. Bo nie potrzebuję teraz terenowego, potrzebuję szybkościowego właśnie. Gdzie jest szybkościowy? Tutaj. Jazda. Zapierdalamy! Jak najszybciej. Hop! Zdechmy wielorb, zdech. Dobra, moment, gdzie mam iść? Próbuję sobie wejść do kanałów, może to tędy. Ja. Dobra. Dobra, granat dymny. O! Ty, nie wiedziałem, że on tak może być za reflektor. Good to know. Dobra robota. Do zobaczenia. Dobra, teraz widzę bardziej taki teren trudny, no to wróćmy sobie do terenowego. Lepiej. Troszkę doładujmy. No. Dalej, dalej, dalej. A, i po prostu bardziej punktowy skupienie światła. Zgarniam kryptodioty, bo to się przydadzą na później. Dobra, możesz mi już te durne podpowiedzi tu zniknąć, zacznij mnie wkurwiać. Ma to... No, żebyś się nie zdziwił, stary, ja was tak jestem w stanie zlokalizować. Świecę, może szybciej ich znajdę. Ta, 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 ta. Dobra, weź
Weź ten worek. Na wszelki wypadek. Okej, okay, kascenka. Sam. Tu jestem. Sam. Lu. Maleństwo powinno znów działać. Pokaż no. O, o, dobrze. Dawaj tego udeka, jak chcesz żyć. Może to specjalna plaża dla żołnierzy poległych w walce. Powinniśmy się stąd zabierać. Tak. Zaskoczyłeś mnie. Myślałem, że dasz sobie z nim spokój. Z tak cennym sprzętem? Nigdy. Jak? Wciąż dzielicie wspomnienia? Rozumiem. Zostań tu. Muszę się zająć innymi wspomnieniami. Załatwię go. Wtedy się stąd wydostaniemy. Wiesz, sam zaczynam rozumieć, ile ten Eudek dla ciebie znaczy. Jest narzędziem. Jego los nie powinien mnie obchodzić. A jednak na przekór wszystkiemu przywiązaliśmy się do siebie. Nie jest narzędziem. Nazywa się Lu. Lu! Ładne imię! Mam pytanie, gdzie jest w ogóle jego odradek, nie? Jakby on przypiął sobie Eudeka, ale co, myślał, co on tak na oczy, przez oczy chciał widzieć tych, czy co? Dobra, teraz w sumie możemy wrócić do... tych, do rękawic mocy w razie czego. Myślę. Więc, dobra, tak, po pierwsze tu chcę mieć to, tylko nie wiem, czy kurde lepiej, bo szkoda, że nie wziąłem zwykłej strzelby. Byłoby to chyba lepsze. Dobra, wejdźmy do rękawic mocy w takim razie. Harminkę też sobie mogę założyć, bo hej, why not? Czapeczka nie, okularki też nie. Buty mam jakie, buty mam dalej niezniszczone. Dobra, okulary bym założył, ale one niestety podczas cutscenek trochę psują klimat, więc sobie odpuszczę. Zasion! Rozjebany na sieci z drutu kolczastego. Reportacja, elo? To jest teraz test, nie? Bo wiecie, zawsze ze mnie gumowe pociski ewentualnie, ale oni są w jakimś stopniu chyba wynurzonymi. Znaczy jego żołnierze byli, nie wiem jak to wygląda z nim. Ale jego żołnierze są w jakimś stopniu wynurzonymi, więc... Zobaczmy jak sobie na nich pora... O, no to jest od razu, świetnie. Chcę odzyskać mojego Eudeka. No dobra, zanim wypróbuję to, użyjmy sobie chyba to granatu. Do roboty! No i działa? Działa! Dobra! Tam widziałem też zwykłą strzelbę. Dobra, elo, no to bierzemy strzelbę w takim razie z hematopociskami. Gdzie jest Cliff w takim razie? Tu się
Sam? Prosto w cymbał! Okej, ale chyba jednak zwykła strzelba będzie lepsza. No na niego bynajmniej. Więc tam jakąś widziałem, skądś bym sobie ją wziął. Potrzebujemy wsparcia. Naprzód, naprzód. Dobrze. Ten worek z krwią sobie wezmę, tak na wszelki wypadek. Nie. Gdzie mój Eudek? Dobre pytanie. Jest trzeba. Kolejne kryptobioty. Pytanie, czy one się tu znajdowały już, kiedy on tu walczył, czy... Czy to jest po prostu wymysł jakby tej jego plaży? Więc dobra, bierzemy tą strzelbę. Gdzie ona jest? Tutaj, zwykłe pociski. No jara, let's go. Gdzie mój Eudek? Jest gdzieś w tym kierunku. Gdzie konkretnie? Dobra, są już żołnierze. Siedem pocisków! O gdzie? Chciałoby się z tą rakietnicą, co? Zdychaj! Dajcie wsparcie! Dajesz. O, chociaż proszę, widzę, że zwykła to jest chyba gorsza jednak na niego. Wróćcie do miejsca. Okej, czyli chyba jednak hematopociski będą lepsze. Potrzebujemy wsparcia. A jeszcze bym sobie wrócił do... Do... szybkościowego egzosuta. Gdzieś w tym kierunku. Gdzieś tutaj. Ło, co jest? A, na górze się schowali. Ty, ja po łeb ujebałem! Ty, tego się nie spodziewałem. No, jeszcze brym. Pusto! Daj, już, pewnie! Dokładnie to chciałem robić! Zmień sobie, kurwa, aparat! Czy aparat, zmień sobie... Włączy sobie tryb fotograficzny, na pewno! No. Jeszcze. To jest on już. To jeszcze żołnierz. On... na górze chyba siedzi. Gacie! Ty kurde, spadł! Oj, jednak nie! No, padaj! Ej, nie gadaj, że to jeszcze nie koniec! Serio? No super! Bo na szczęście mam ten karabin jeszcze. Szkoda, że drugiego poziomu. Godzina nagrania ponad. Oj! Dobra, palimy w niego, palimy w niego! Jak on padnie, to oni też! No chyba, że ktoś widzi zakupnik wyskoczył, no to wtedy się jego też nie pomoże. Reload. Już padł, no ta szkoda. Oj, ładnie, jeszcze headem. Dobra, już nie mogę nic zrobić, czyli to wystarczyło. Dobra, ale kurde, powiem wam, że nie ogarniam, jak działa ten pancerz, nie?
Niby ma niwelować strzały, ale totalnie nie widać tej bariery, która niby ma się triggerować. Chyba, że to na plaży nie działa, no ale byłoby to trochę dziwne. Co my teraz z nim zrobimy? Złapie za Eudeka i nas wypierdoli gdzieś w kosmos? To wszystko moja wina. Przepraszam. Przepraszam, że cię tam uwięziłem. Jezu, sam! Naprawdę ciężko było przewidzieć, że on to zrobi. O, nieśmiertelnik z niego zerwaliśmy. I teraz to, my wrócimy i zabierzemy go ze sobą, tak? No Jezu, jak na złość w drugą stronę, nie umiem nazwiska odczytać. No, dawaj. Obudź się troszkę bardziej. Pamiętacie, on tego Eudeka zajumał skądś, nie? Czy skądś? No stamtąd, gdzie była... Okej. Okay. Nie wiem, za co ten w ogóle wleciał, ale spoko. O tam, gdzie ten Eudek był, gdzie on, wiecie, chodził tam, gdzie była ta jego żona, on tego Eudeka stamtąd chyba zajumał, chciał stamtąd uciec. Tego tam powstrzymywali. Tylko sobie pytanie, czy oni go tam nie postrzelili? Musimy tą cutscenkę zobaczyć jeszcze raz. Z czwartego rozdziału. Bo na pewno wam teraz nie powiem. Gdzie my jesteśmy? What? W kwaterze? Jeszcze powiedzcie, że w węźle górskim, co? I tak. W górskim, już widziałem po mapce. Jak myśmy tutaj trafili? Co jest? Dobra, jakiś kolejny koszmar. Lu? No i teraz jest normalnie. Lu? Jak się dziś miewa, Lu? Nie reaguje. No proszę. Maleństwo mnie polubiło. Byliście nieprzytomni. Kazałem was tu przynieść. Jak miło z twojej strony. Miałeś rację. Nie wiem, co tam zrobiłeś, ale wróciliśmy do domu. Co zrobiłem? Rozstrzelałem typa. Mój ładunek i sprzęt są w skrzynce prywatnej. Wiesz, że spałeś cały dzień? Jak zabity. Jestem już w węźle stołecznym. Plaża Fragile bardzo się przydaje. Sam chcę cię przeprosić. Lu to imię, którym miałeś nazwać własne dziecko, ale nie zdążyłeś. Powinienem wcześniej na to wpaść. Nie wiem, o czym gadasz. A ja się z chęcią dowiem. Znalazłem archiwa sprzed 10 lat. Śmierć. Nagła. W środku miasta. Młoda kobieta. Wszystko przed nią. Nikt się w porę nie zorientował. Rozpróżnia. O kurde. Jej mąż, członek Bridges, miał Dooms. Chciał pomóc, ale nie dotarł na czas. Całe miasto zostało zmiecione. Został tylko wielki krater i on. Bo był repatriantem.
Ludzie chcieli wiedzieć. Może celowo ukrył zwłoki żony. W rozpróżni, jedyny na pewno. Ocalały, jedyny podejrzany. Szukali winnego i znaleźli. A oprócz niego zaczęli winić Bridgesów. Gość czuł się odpowiedzialny, więc odszedł. Jego zmarła żona miała na imię Lucy. Była w ciąży, biedaczka. Dziecko miało dostać imię Lu. Pieprzenie. Otóż nie. Prezydent mi powiedziała. Bez przerwy o tobie mówiła. Nie musiał odchodzić i palić za sobą mostu. Możesz zamknąć japę? Spokojnie, Sam. Usiądź. Opowiadałem ci wcześniej o sobie. O tych wszystkich organach od zmarłych. Chcesz wiedzieć, dlaczego je mam? Poprzednia historia była zmyślona. Naprawdę jestem potworem Frankensteina. Kurwa, przeklina moje myślenie. Stworzonym z pluripotencjalnych komórek. A że nie wszystkie moje organy poprawnie działały, dostałem nowe egzemplarze od zmarłych dawców. Nigdy się nie urodziłem. Jestem jak wór mięsa. Bez K. Umarlak. Narodzeni ludzie mają plażę. Ty masz swoją. Eudę też. A ja nie mam niczego. Matki, nadziei, ani plaży. Rozumiesz teraz, skąd się bierze moja obsesja? Co robię w Bridges? Pole bitwy to była cholernie paskudna plaża. Ale nie czułem się tam źle, bo wiedziałem, że po mnie przyjdziesz. To była dla mnie nowość. Poczucie więzi z kimkolwiek. Nie musiałeś odchodzić i palić za sobą mostów. Prezydent dobrze to ujęła. Nie było nawet czego palić. I tak nikt mnie tam nie chciał. Przestań. Nawet mnie chcieli. A właśnie, trzymałeś to. Stary nieśmiertelnik, amerykański. Ciężko było ci go wyjąć z ręki. Clifford Unger, jak widzisz. Poszukałem go w bazie danych. I znalazłem. Był komandosem w armii amerykańskiej. Walczył w Kosowie, Iraku, Afganistanie. To on. No, na razie tylko tyle wygrzebałem. Po tym polu bitwy pewnie cały jesteś w Hiralium. Lepiej weź prysznic. Ale tym razem do ciebie nie dołączę. Nie musisz się już martwić, że podsłucha nas Die Hardman. Zadbałem, żeby nasze rozmowy nie były nagrywane. Nie mogłeś tego oczywiście od razu ogarnąć. Nie, musiałeś się wjebać pod prysznic. Okej, tutaj zauważyłem coś poza nagraniem, że tutaj jak wejdę w figurki, to jest coś do wzięcia. Znaczy do wzięcia, coś do zrobienia. O właśnie, koszmary i wspomnienia. Okej, dwa zlecenia nowe. Koszmary wojny. Przypomnij sobie koszmary bitwy. Pierwsza i druga wojna światowa. Aha, czyli mogę jeszcze raz rozegrać tę misję. Okej, nie powiem, nie jest to coś złego. Zobaczymy, może... Znaczy, poza nagraniem pewnie tam wrócę, ale na nagraniu to raczej wątpię. To jest raczej to samo, tylko ewentualnie mogę, wiecie, w cudzysłowie poprawić wynik, nie? O, patrzcie, już zmiana, nie jest teraz sprawdź stan ED, tylko sprawdź stan Lu. Wszystko gra. Dobra, mam tylko nadzieję, że mi się ta relacja z Eudekiem nie obniżyła przez ten zabieg.
Deadmana, nie? A to się przekonamy później. Dobra, tutaj ogólnie nie ma co sprawdzać. Dobra, dziabnijmy sobie prysznic. Dobra, jest wykrzyknik. Czy tutaj coś się teraz pojawi, czy... Sam, słyszysz mnie? Jak pewnie podejrzewałeś, czas zatrzymał się, kiedy byliście na polu bitwy. Jeśli nie jestem w błędzie, wymiar, który odwiedziliście, to rodzaj plaży. Może trochę wyjaśnię. Nasze ciała, czyli H, zamieszkują jeden świat, ale dusze, nasze K, mają plażę, każda własną. Kształt tym plażom nadają nasze poglądy i wiara. Religia, filozofia i tak dalej. W rezultacie plaża może być wszystkim. Z plaż składa się tak zwany wieloświat. Niestety, kiedy umiera naraz wielu ludzi, ich plaże mogą się splątać, tworząc pole splotów. To zjawisko nasila się w czasie wojen, kiedy ludziom towarzyszy rozgoryczenie i rozpacz. Plaże plączą się wtedy łatwiej i częściej. Na polu splotów nie ma wyjść, a doświadczenia zapętlają się w nieskończoność. Wyobraź sobie gramofon. Igła przeskakuje i ciągle odtwarza ten sam fragment. Toczą się tam bitwy bez początku ani końca. W kółko i w kółko to samo. Tamto pole bitwy pochodziło z Europy, z czasów II wojny światowej. Trochę to dziwne, biorąc pod uwagę, że ten żołnierz, Clifford Unger, nie mógł w niej walczyć. Nic więcej nie wiem. Ale jeśli połączysz mnie z siecią chiralną, może rozwiążemy tę zagadkę. Jeden biogranat, zero. Okej, okay, czyli co? Następny cel to Hartman? Jesteś tam jeszcze? Bo mam prośbę. Gdy będziesz gotowy, pójdź na górę do terminala. Dobra, wychodzimy. Zobaczymy teraz, czy będzie jakaś nowa scena po podłączeniu się z Lu znowu. A to mogę pominąć. Okej, jest coś nowego. O co chodzi? Niech mnie... John! To ty? Kapitanie, co pan tu robi? Moja żona tu jest. Nie chcą mieć powtórki. Przykro mi. Nie wiedziałem, że to pana żona. Ty, czy to był Die Hardman? Głos trochę zniekształcony, ale brzmiał prawie jak on. Rozpoczynam skan. No nieźle. Sprawdzanie identyfikatora. Zgodny. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do wyjazdu. Dane zgodne. Dobra. W razie, bo prawie na pewno się będzie jakaś gadu-gadu, więc to na razie sobie odpuszczamy. Zobaczymy to dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to będzie tyle. My widzimy się w następnym materiale z Death Stranding, w którym, jeśli dobrze myślę, pewnie będziemy udawać się do Hartmana, a jeśli dobrze też sądzę, no to on pewnie znajduje się dokładnie w tym miejscu, gdzie jest to serduszko. O, jak ładnie, że to już tutaj tyrolki. O, a nie, to jest ta tyrolka, który już tutaj byłem wcześniej. Dobra, to będzie tutaj. Tutaj wejście, no i tu od razu przejście, kurde, bailando. Dobra. Okej, okay, dobra. No to co, ode mnie w tym materiale to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Death Stranding. Cześć!